To, że leżymy, wcale nie oznacza, że nic nie robimy, że marnujemy czas. I tutaj dla brzucha jest to po prostu takie ciśnienie. Nawet z kimś rozmawiając przez telefon. Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam szybko proste pozycje do odpoczynku, najlepsze. Pozycja siedzenia, takiego na kanapie, takiego przy krześle, opierając się o stół czy o biurko, nie jest pozycją, która umożliwi Waszym mięśniom taką regenerację i taki prawdziwy odpoczynek. Więc kiedy tylko jesteście przemęczone, boli kręgosłup, czujecie, że nie możecie utrzymać postawy, że w ogóle nie macie siły się wyprostować, to powinnyście poleżeć, nie posiedzieć, nie powisieć nad telefonem, tylko po prostu nawet na 5 minut się położyć. I jeżeli już musicie, to może to być z telefonem, ale niech to będzie w dobrej pozycji. Pierwsza pozycja, pozycja na brzuchu i do tego zachęcam wziąć przynajmniej dwie poduszki. I nie kładziesz się tutaj w ten sposób, tylko przechodzisz na krawędź poduszki, kładziesz się bokiem i dopiero odkładasz miednicę na poduchę. I tutaj ważne jest, żeby nie zostawać w tej pozycji, bo będziecie sobie jeszcze bardziej tam spinać te lędźwia i rozciągać brzuch. Ja z reguły uwielbiam tak się położyć. O tak i ręce tutaj zabrać pod siebie i zaokrąglić te górne też plecy. I tutaj ważne jest, żebyście czuły luz w lędźwiach, luz w pośladkach. I sobie w tej pozycji po prostu pobyć, pooddychać. Można dłonie dać tutaj pod czoło też, tylko żeby to nie było znowu rozciąganie. Więc tutaj musicie znaleźć taką pozycję, w której będziecie czuły, że brzuch jest cały przy poduszkach, lędźwia też są rozluźnione. I w tej pozycji po prostu pooddychać. I tak jak mówiłam, słuchajcie, leżenie, oddychanie w takiej pozycji, takie 5 minut, jak ja to mówię, takie głupie 5 minut, da Wam tyle, czego nic Wam innego nie da, takich korzyści. Masaż narządów wewnętrznych. Przepona tutaj musi się bardziej uaktywnić, bo brzuch nie ma za bardzo możliwości wyjść mocno do przodu. Lędźwia się rozluźniają. W tej pozycji, słuchajcie, na dobrą sprawę tutaj, tak? Jak macie coś tam, jakąś rozmowę, coś do napisania, to spokojnie można to zrobić. Czemu nie? Ale taka pozycja, że nic nie robicie, to słuchajcie, też ma jeszcze taki aspekt mocno właśnie regenerujący nasz układ nerwowy. I do tego też Was zachęcam. Gospodarka hormonalna będzie zupełnie inna po takich 5 minutach leżenia. Słuchajcie, leżenie nie jest złe. To, że leżymy, wcale nie oznacza, że nic nie robimy, że marnujemy czas. To oznacza, że dbamy o siebie i jakby regenerujemy się w tym czasie i dzięki temu lepiej później funkcjonujemy w ciągu dnia. Druga pozycja to jest pozycja leżenia na plecach. I tutaj też można z poduchą pod lędźwiami i odrobinę tutaj pod pośladkami. Przy dwóch poduszkach jeszcze jest większe odciążenie dna miednicy tutaj, ale z kolei więcej krwi spływa do głowy, więc to też musicie sobie ocenić, jak Wam jest wygodniej, jak Wam jest przyjemniej. Tak? I w tej pozycji też można po prostu, słuchajcie, sobie pobyć, poprzebywać. Można sobie poprzyciągać kolana, pobujać się, nawet z kimś rozmawiając przez telefon. Czemu nie, słuchajcie? Tak, można tutaj złapać, rozluźnić sobie biodra. 5 minut tu, 5 minut tam i zupełnie inne ciało. Tutaj można popracować trochę stopami, jak dużo siedzicie w pracy, to te nogi też rozprostować, zapracować stopą. Albo jak dużo w aucie spędzacie czasu, to samo. Super. I samo przebywanie już tutaj na poduszce powoduje, że odciąża się dno miednicy, brzuch. Brzuch jest wtedy luźny. Ta kresa, która może być przeciążona, też się odciąża. Jest mało ciśnienia w brzuchu. Jak jest mniej ciśnienia, to właśnie jest dobre środowisko do tego, żeby te mięśnie się
zaczęły regenerować i wzmacniać ośrodka, od środka, a nie przeciążać z zewnątrz. I kolejną pozycją jeszcze jest, tutaj na macie pokażę Wam, przechodzimy zawsze przez bok, odpychając się. Jest pozycja bokciowo-kolankowa albo klęku podpartego na przedramionach. To są dwie różne nazwy, ale to oznacza to samo. I w tej pozycji, tutaj puszczenie głowy luźno. Ja często w tej pozycji właśnie, słuchajcie, albo rozmawiam, albo właśnie tą pozycję podobną. Jeżeli nie chcecie już się kłaść i chcecie na przykład zrobić to w kuchni, to można się podeprzeć na blacie w kuchni, a nogi mieć w dole. To też jeszcze jako tako będzie odciążenie, ale tutaj odciążenie dla dna miednicy jest większe i można albo sobie, słuchajcie, czegoś posłuchać, albo sobie coś pooglądać, coś tam sobie posprawdzać, jak macie potrzebę, tak? I sobie po prostu w tej pozycji pobyć, pobujać się, wziąć parę głębszych wdechów i wydechów i naprawdę to, słuchajcie, daje radę. Pokażę Wam jeszcze jedną pozycję za chwilkę. Kolejna pozycja to leżenie też na plecach, ale z wykorzystaniem ściany. I to jest coś, co, słuchajcie, już mam teraz w takim nawyku, robię codziennie i z reguły wykorzystuję ten czas też na przykład po obiedzie, kiedy już takie konkretne zmęczenie wchodzi i jesteśmy ciut bardziej najedzeni, jest cieplej tutaj na tym brzuchu, więc to też, słuchajcie, ma też taki aspekt zdrowotny, tak? Dla naszych trzewi, one też potrzebują mieć trochę luzu. I jak widziałyście, przeszłam przez leżenie na boku, dopiero przeturlałam się, tak? Żeby nie robić tego, zobaczcie, nie? Że ja tutaj nogi układam i później i tutaj dla brzucha jest to po prostu takie ciśnienie, takie wyzwanie, że robimy sobie szkodę. Nie. Najpierw boczek, odkładasz głowę, przetaczasz się. Odkładasz nogę, jedną, drugą, wdech, z wydechem odpychasz się, kręg po kręgu miednica idzie do góry, układasz sobie poduszkę tak w takim miejscu, żeby było wygodnie, żebyś czuła, że jest właśnie luz tutaj w dolnym brzuchu, w lędźwiach, w plecach. I w tej pozycji sobie można po prostu, słuchajcie, pooddychać, poprzebywać. Czy też jak potrzebujecie właśnie napisać, wiecie, że będziecie pisać do kogoś, odpisywać na SMS-y, na wiadomości, czy scrollować Facebooka, to można, słuchajcie, w takiej pozycji, tak? Ręce się trochę wzmocnią, ale tutaj pięknie się wszystko odciąża. Słuchajcie, jak Wam się nudzi, to jeszcze nudzi i chcecie jakby więcej korzyści też dla nóg, to można popracować stopami, pobujać nogami, tak? Pozmieniać ustawienia stóp. To jest naprawdę, naprawdę wspaniała praca. Dodatkowo krew spłynie w stronę serca, lepiej się poczujecie. To jest też super rewelacyjny nawyk, jak nadchodzą dni takie upalne. Tak? Upalne, macie problemy żylne, czujecie, że puchniecie i tak dalej. To jest fajnie, słuchajcie, takie 2 razy po 5 minut, 3 razy po 5 minut, to już w ogóle rewelacja. Podtrzymać nogi, pooddychać i działajcie. Dawajcie znać, czy odpoczywacie, czy są już to Wasze nawyki, czy jeszcze jest walka. Pozdrawiam Was, cześć!